W młodości nie miałem takich zabawki, bo rodziców nie było stać na to. Miałem stare koło od rowera i z patykiem i z tym się w młodości latało. Czy na straganach odpustowych można było kupić zabawki? Na straganach, na odpustach. To było ten, ale rodzice mi tego nie kupowali. Czy inne dzieci miały zabawki kupowane przez rodziców? Niektórzy tak. Nie powiem, że nie, bo niektórzy tak. Przeważnie to gospodarzy, niegospodarzy, tam jakichś biznesmenów. To miało. Miało nawet dużo więcej. A ja pochodziłem z biednej rodziny. Kim byli pana rodzice? Rodzice byli... Tata pracował w gospodarstwie rolnym, ale nie swoim, tylko prywatnym, nie? I dużo nie zarabiał. Mama nie pracowała nigdzie. Gdzie się pan urodził? No ja się urodziłem w Górnej Grupie, a zmieniałem dużo miejsc zamieszkania, bo zmieniałem dużo razy pracę. A wylądowałem na końcu w 1989 roku w Ślesinie. I też pracowałem, miałem kawałek do pracy. Pracowałem w rolnictwie. Jakie gry były modne, gdy był pan dzieckiem? W dzieciństwie, no, gry jakie były. Był Chińczyk, były warcaby, jak młynek. No i szachy, ale ja nie miałem tego, nie? Co dzieci robiły w czasie wolnym? Większość, bo prawie cały czas na dworzu się spędzało. To się chodziło do parku z kumplami, w piłkę się nieraz grało. Który miał piłkę i przyniósł, to grało się w piłkę. No i tak to chodziło się na spacery. Albo na bieganie. Zimową porą to się chodziło na narty, ale z tym, że narty miałem zrobione z beczki od kapusty. Narty były przypinane do butów zwykłymi sznurkami. Jak długo robi pan zabawki? Zabawki zacząłem robić do... No może... Nie, faktycznie. Jak przeszedłem na emeryturę. A już jestem na emeryturze, jestem od 2000, no teraz dawno nie wiem, więc 8 lat, nie? Z jakich materiałów robi pan zabawki? Dużo zabawek robię, nie tylko z samego drewna, bo robię i z płyty paździerzowej, ze sklejki, z paneli podłogowych. No, a pomysły przychodzą mi same do głowy. Czasami jak jestem, przypuśćmy, na jakichś targach czy coś, no to podglądam, sobie zrobię zdjęcie i wtedy próbuję to otworzyć. Zabawki, no, zacząłem robić, no tak, nikt mnie nie uczył tego. Tak samo mi przychodziło do głowy. Robię dla wnuków. Na wnuków, nieraz zabawki takie do ogrodu, czy doniczki, czy coś takiego, to robię tylko dla rodziny, dla swoich. Nie tak dawno robiłem domek do zabawy dla dzieciaków. No taki o wymiarach mniej więcej 2,5 na 3 metry, a wysokości gdzieś koło 2 metrów. A to była największa zabawka dla dzieci, którą zrobiłem. Czy uważa pan, że jest pan artystą ludowym, rękodzielnikiem, a może jeszcze kimś innym? No, uważam, że jestem samoukiem. Nie uważam się za takiego wielkiego artystę. No i robię to, bo kocham to. No, mógłbym to robić całymi dniami, nie jedząc, nie pijąc, bym mógł przesiedział przy tych robótkach i bym nawet bym nie poszedł spać, a bym to robił.